Tak naprawdę to mogłabym już nic nie mówić, bo to, co chciałam powiedzieć, że zrobiłam wszystko na uwielbieniu, ale powiem to jeszcze raz. Kościół wytrenował się dzisiaj w składaniu ofiar, ale nie w posłuszeństwie Bogu. Musimy troszeczkę zmienić wagę. Bóg powiedział, posłuszeństwa chcę, a nie ofiary. Ofiarę złożył Jezus. Posłuszeństwa chcę, a nie ofiary. Zatytułowałam to kazanie dzisiaj, żebyś zadał sobie to pytanie. Ja też to pytanie musiałam sobie zadać. Czy wierzę Ewangelii? Czy ja w ogóle wierzę Ewangelii? Wierzysz Ewangelii? Ja uwierzyłam Ewangelii i ona zmieniła moje życie. Jezus Chrystus wkroczył do mojego życia i zmienił moje życie. Co jest napisane w Słowie Bożym? Ewangelia Boża jest mocą Bożą dla każdego, kto w nią wierzy. Ewangelia Boża jest mocą Bożą dla każdego, kto w nią wierzy. Tak? Usprawiedliwienie w niej zawarte przyjmujemy przez wiarę. Jest też napisane, że wielu słyszało Ewangelię i ona nie zadziałała w ich życiu. Dlaczego? Dlatego, że nie została połączona z ich wiarą. Nie zadziałała Ewangelia, dlatego, że nie została połączona z ich wiarą. Przyjaciele, nie potrzebujemy wiary. Potrzebujemy wierzyć Jezusowi. Potrzebujemy wierzyć Jezusowi. Kiedy Ewangelia jest głoszona, Ewangelia się dzieje. Kiedy Ewangelia jest wprowadzana do naszego życia, Ewangelia się dzieje. Kiedy ja nawracałam się do Jezusa i nie było w domu Artura, byłam sama i musiałam się wziąć za pracę i musiałam sama wychowywać mojego syna. Duch Święty przychodził i mówił do mnie proste prawdy, zaznaczam. Nie byłam w dobrym miejscu nauczania. Byłam w Kościele Zielonoświątkowym, ale dla mnie informacja, że na imię Jezus zegnie się każde kolano i każdy język wyzna, że Chrystus jest Panem, że na imię Jezus pokłoni się każde fałszywe królestwo w moim życiu, że na imię Jezus każdy diabeł będzie się musiał wycofać z mojego życia, że na imię Jezus każda patologiczna sfera z mojego życia będzie musiała odejść. Powtarzam, na imię Jezus. Miałam super lidera, dziękuję za niego Bogu do dnia dzisiejszego, dlatego, że tak bardzo ważne jest nasze pierwsze działanie, to, co tak naprawdę przyjmujemy na sam początek do naszego życia. On uczył mnie tak, kiedy wzywasz imienia Pańskiego, to musisz wierzyć, to musi być połączone z twoją wiarą. Musisz wierzyć, że jak wzywasz imienia Pańskiego, to przychodzi do twojego życia zbawienie. To musi być połączone z twoją wiarą. Rozumiecie? Ja przez 3,5 roku, na początku mojego nowego narodzenia, jeździłam 2 razy w tygodniu, 60 kilometrów pociągiem do Warszawy. Wzywałam imienia Jezus z moją teściową w domu. I mówiłyśmy, że będziemy miały ładną pogodę. Podpisywałam 2 razy w tygodniu dozór policyjny. Diabeł mnie straszył i mówił tak, wyjedziesz, to cię zamkną. Kiedyś tak mnie nastraszyli. Poszłam podpisać dozór. Oni mi wzięli z kuli w kajdanki, bo podpisałam troszeczkę później. Z kuli mi w kajdanki i mówią do mnie tak, jak nie będziesz przychodziła na czas, to skończysz na Olszynce Grochowskiej. Takie więzienie jest w Warszawie. Rozumiecie? Chciał mnie diabeł straszyć takimi rzeczami. Nie miałam tych nauczeń. Przepraszam. Ja tego nie miałam. Ja miałam zielonoświątkowego pastora i na tamten czas zbuntowanego lidera z tego kościoła. Rozumiecie? On w ogóle mnie uczył. On był zbuntowany dla tego pastora. Ale mnie uczył. Wzywaj imienia Pańskiego. Nie miałam tych nauczeń. Kiedyś wam przyniosę listy z piwnicy, które Artur pisał do mnie. Są kazania. To on nauczał mnie z więzienia. Pisał do mnie różne rzeczy. Rozumiecie? Ale ja uwierzyłam, że jak będę wzywała imienia Pańskiego, to będzie do mojego życia przychodziło zbawienie. Pamiętam, jak podjęłam decyzję, mówię, Wiktor, nie będziesz chodził na religię.
Ale zapomnę, co ja powiem w szkole. Ja w ogóle mówię, nie bój się. Nie miałam pojęcia, jak ustanawiać rzeczy. Nie wiedziałam różnych spraw. To, co wiedziałam, to wiedziałam, że mam wzywać imienia Jezus. I siła, tak, wypływająca z imienia Jezus, waliła we wszystkie patologie, waliła we wszystkie trudne sytuacje. Mówię, Jezus, ja wzywam Twojego imienia. On ma chodzić do pierwszej klasy szkoły podstawowej. Musiałam go odprowadzać do szkoły. Mówię, musi być ta religia albo pierwsza, albo ostatnia. Bo jak będzie pierwsza, to pójdzie godzinę później. Jak będzie ostatnia, to wróci wcześniej. Gdzie będzie się podziewał? Taki maluch. Jeśli ta religia będzie w środku. Nigdy nie zostałam zawiedziona. Rozumiecie? Uwalniałam wiarę w imię Jezus. Nigdy nie byłam na żadnej terapii. Rozumiecie? Nigdy nie byłam na żadnej terapii. My musimy zadać sobie to pytanie. Po co przyszedł Jezus? Czy Jezus przyszedł po to, abym ja całe życie bujał się w ogóle w takich w ogóle nierozwiązanych sytuacjach? I wiecie, zobaczcie, w Biblii jest napisane, Ewangelia jest mocą Bożą. I teraz tak, są ludzie, którzy mówią, poznałem Jezusa, ale w moim życiu nic nie działa. Mam objawienie, że mam założyć firmę, ale pierwsze co, to idę do pastora, żeby mi pieniądze pożyczył. Przepraszam, to tak nie działa. To tak nie działają te rzeczy. Duch Święty powiedział do mnie, żeby głosić w taki sposób, aby przywrócić jakość imienia Jezus. W imieniu Jezus jest zbawienie. Otwórzcie sobie Księgę Izajasza. Tak myślę. Umiem korzystać z notatek, mam nadzieję, że się na to lubię. Rozdział od 4 wersetu. Mówcie do zaniepokojonych w sercu, bądźcie mocni, nie bójcie się, oto wasz Bóg nadchodzi, pomsta, odpłata Boża. Sam On przychodzi i wybawia nas. Wtedy otworzą się oczy ślepych, otworzą się też uszy głuchych. Po co przyszedł Jezus? Po co przyszedł Jezus? Ten tekst, tak, w proroczy sposób mówi o Jezusie. Wtedy otworzą się oczy ślepych i otworzą się też uszy głuchych. Cokolwiek jest w Twoim życiu ślepe, cokolwiek jest w Twoim życiu głuche, wzywaj nad tymi dziedzinami imienia Jezus. Nie komplikuj. W ogóle spróbuj, zacznij praktykować proste, elementarne prawdy Boże. Zanim zaczniesz w ogóle robić rzeczy większe, to naucz się wzywać imienia Pańskiego nad swoim życiem. Jak kiedyś mówiłam to na spotkaniu dla kobiet. Na pierwszych spotkaniach dla kobiet, kiedy jeszcze mieliśmy, mało was tutaj było, robiłam spotkania dla kobiet i mówiłam, w ogóle uczcie się z wiarą wzywać imienia Pańskiego. Oczywiście to musi być połączone z Twoją wiarą. Ty musisz w to wierzyć, że wtedy, kiedy wzywasz imienia Pańskiego, przychodzi wybawienie. Rozumiesz? Ja to biorę przez wiarę. Przez wiarę biorę, że przychodzi wybawienie do mojego życia. Wtedy chromy będzie skakał jak jeleń i radośnie się odezwie język niemych, gdyż wody wytrysną na pustyni i potoki na stepie. Rozpalona ziemia piaszczysta zmieni się w staw, a teren bezwodny w ruczaje. W legowisku szakali będzie miejsce na trzcinę i ściowie i będzie tam droga bita, nazwana drogą świętą. Nie będzie nią chodził nieczysty, będzie ona tylko dla niego, dla jego pielgrzymów. Nawet głupi na tej drodze nie zbłądzi. Nie ma takiej opcji, że wtedy, kiedy będziesz wierzył w te proste prawdy, jeszcze raz mówię, będę to powtarzała do końca tego słowa, będziesz wzywał imienia Pańskiego, nie pogubisz się, nie pogubisz się. Jeśli nie robiłeś tego jeszcze nigdy, to zacznij to od dnia dzisiejszego robić, że będziesz wzywał imienia Pańskiego. Często cytujemy to, głupi na tej drodze nie zbłądzi, a ilu błądzi? W końcu po co przyszedł Jezus? Czy doświadczasz mocy Ewangelii? Rozumiecie? Czy doświadczasz mocy Ewangelii? Czy w ogóle dobra nowina, tak, zmieniła Twoje życie?
Czy dobra nowina połączyła się z wiarą w Twoim życiu? Czy dobra nowina to, co ja dzisiaj mówię, że kiedy będziesz wzywał imienia Pańskiego, będziesz zbawiony? Wierz w to. Uwierz dzisiaj w to słowo, że na imię Jezus, rozumiesz, padnie w Tobie każde lewe królestwo. Nie komplikujmy tego. Nie wychodźmy stąd i nie mówmy albo coś tam, cokolwiek się pojawi, wezwij Jego imienia. Jak często ludzie boją się podnieść głosu. Kiedy ja to zrozumiałam, to zobaczyłam, jak namaszczenie się we mnie odpala. Rozumiecie? To są proste prawdy. I najwięcej buntu, i buntu przede wszystkim, rozumiecie? To z buntu trzeba buntować. Boże, przepraszam Cię, że jestem buntownikiem. Ktoś może powiedzieć, no wiesz, jak poznałem Jezusa, to już nie jestem buntownikiem. Ja mówię, jeśli się nie zmieniasz, przeanalizuj swoje życie. Jeśli nie zmieniasz się, jeśli nie zmieniasz swojej duszy, tak? A tylko sam jesteś w stanie w ogóle tak naprawdę te rzeczy określić, to znaczy, że jesteś zbuntowany przeciwko prawdom Bożym. Nie możemy tego inaczej nazwać. Nie nazywajmy nigdy w tym Kościele inaczej rzeczy, jak to, że jeśli w moim życiu coś nie działa, to znaczy, że jestem buntownikiem. To znaczy, że jestem buntownikiem. Bo skoro usługa Jezusa jest taka, że głusi słyszą, tak? Niemi mówią, chromi chodzą, trędowaci są oczyszczeni, tak? Martwy wstaje z grobu, a moje życie to ruina, to znaczy, że ja jestem buntownik. To znaczy, że jestem buntownikiem. Ostatnio Artur mówił, że nie wiem, czy na szkole, czy na zjeździe zespołu apostolskiego, jesteśmy na siłowni. Wiecie, cały czas gada coś do mnie na tej siłowni. Nie ukrywam, że mnie to po prostu irytuje mnie to czasami. Ale to, co się zbrało, ja była nie mojego wujka, bo słyszałam jeszcze gorsze rzeczy. I mówi do mnie tak. Biegam ja, biega Sara. Oddychajcie nosem, a nie buzią. I stoi, oddychaj nosem. Wypuszczaj buzią. Oddychaj nosem. Wypuszczaj buzią. Rozumiecie, to jest w ogóle upierdliwe. To jest upierdliwe. Oddychaj nosem. Wypuszczaj buzią. I wiecie, co się we mnie włącza? Natychmiast bunt. Natychmiast. A ja stoję i... Sama, w ogóle wiecie, w ogóle konfrontuję się z tym. Ja się z tym konfrontuję. W ogóle mówię... I mówię do niego, w ogóle ile buntu jest we mnie? W ogóle ile jest buntu we mnie? Przeciwko oczywistym prawdom. I teraz, jeśli nie będę posłuszna człowiekowi, którego widzę, nie ma takiej opcji, żebym była posłuszna Bogu, którego nie widzę. Rozumiecie? Przed tym się trzeba ukorzyć. Przed tym trzeba się ukorzyć. Rozumiecie? Nie plączmy tych rzeczy. Mówmy prawdy oczywiste. Jeśli coś w moim życiu nie działa, to nie działa dlatego, że jestem buntownikiem i nie wierzę. Informacja, która jest zgłoszona, fundamenty, podstawy nauki chrześcijańskiej, wszystko, cokolwiek słyszałem, jeśli to nie działa w moim życiu, to tylko i wyłącznie dlatego, że nie zostało połączone z moją wiarą. Postanowiłem się zbuntować. Postanowiłem, że mam swoje zdanie, że jednak będę chodził w ogóle, wiecie, w namaszczeniu starego człowieka. Oczywiście tak można. Tylko jak tak robisz, to nie odzywaj się, w ogóle nie mów nic. Rozumiecie? Coś wam powiem. Ujawnię pewną prawdę, mam nadzieję, że Artur się nie obrazi, z uwagi na to, że jest Bożym człowiekiem i że postanowiła, że jego życie jest życiem jawnym. Wszyscy wiecie, że Artur miał skłonności homoseksualne. I teraz coś wam powiem, z czym ja się musiałam zmierzyć. W świecie. Naćpał się kiedyś. Położył się do łóżka. Ja się chcesz położyć do łóżka. Odkrywam kołdrę, a on jest ubrany w moją bieliznę. To nie jest kabaret. Chcę wam powiedzieć pewną prawdę. Nie chcę, żebyście się z tego śmieli. W ogóle mówię, kurczę, odkrywam tą kołdrę, on ma mój biustonosz i moje stringi. Ale ja znam, w ogóle mówię, Boże, co chodzi? Nie znam Jezusa. Nie znam Jezusa, on nie zna Jezusa. Przychodzę do Jezusa. Co mam? Flashbacki. Rozumiecie? Mam po prostu te flashbacki. W ogóle chcę iść z nim do łóżka, chcę się z nim kochać, tak? I w ogóle trudno mi jest uwierzyć, że on jest w ogóle facetem. Rozumiecie? Patologiczna sytuacja z mojego życia. Co z tym zrobić? Niewiele jeszcze wiedziałam. Wzywam imienia Pańskiego. Mówię, Jezus! Ja wzywam Twojego imienia, w ogóle
Rozumiecie? Nie ogarniam sytuacji. Mam z nim żyć. Mam go kochać. Mam się z nim kochać. Rozumiecie? Co mam zrobić z moją psychiką? Co mam w ogóle zrobić ze mną? Z moimi myślami? Rozumiecie? Mam flashback ze starego życia. Stara informacja mnie po prostu prześladuje. Teraz zobaczcie, można koło tego przejść na porządku dziennym i nie chcieć tego załatwić. Można to zagłusić. Całe życie mogę chodzić, mówić, że mnie boli głowa i tak dalej. Możemy ukrywać, a tu będzie w pornografii siedział. I wszystko można zrobić. Wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy. Ale ja postanowiłam, że ja muszę zrobić porządek z takimi rzeczami. Rozumiecie? Że ja muszę całkowicie zlikwidować flashback z mojej psychiki. U mnie nie może być takiej informacji, u mnie nie może być tego zdjęcia, tak? Że ja w ogóle spoglądam na mojego męża i ja go widzę w mojej bieliźnie. Rozumiecie? I nie zawiodło mnie imię Jezus. Ewangelia, którą poznałam, ona wyswobodziła moje życie. Ona wyswobodziła mój umysł. Ja wierzyłam Bogu w proste, elementarne słowa. Na tamten czas Bóg do mnie mówił. Stare przeminęło. On jest nowym człowiekiem. Stare przeminęło. Mój mąż jest nowym człowiekiem. W imieniu Jezusa musiałam podważyć wszystkie lewe obrazy, jakie w mojej psychice pojawiały się. Musiałam uwierzyć, tak? Że ktoś mógł powiedzieć, spojrzeć na Artura i powiedzieć: słuchaj, czego się czepiasz? Dobrze wygląda. Wysportowany, szczuplutki, wytatuowany. Czego się czepiasz? Ale w mojej psychice był zupełnie inny obraz. Ponieważ byliśmy ze sobą blisko. Był zupełnie inny obraz. I wzywałam imienia Pańskiego. Wzywałam imienia Pańskiego do tego momentu, tak? Aż z mojej psychiki poznikały wszystkie obrazy. Rozumiecie? Wasz rozwój jest rozłożony w czasie, ale trzeba się za niego wziąć. Trzeba zacząć się, przyjaciele, rozwijać. Tak jak tutaj wszyscy przedmówcy mówili, że nie ma takiej opcji, że bez osobistej, intymnej relacji z Bogiem jesteś coś w stanie w swoim życiu zrobić. To jest po prostu prawda. Nie polecicie dalej bez osobistej, intymnej relacji z Bogiem. Będziecie odtwarzać różne rzeczy. Tak? Tak jak się wielokrotnie mówi, namaszczenie, które tutaj jest, będzie usługiwało. Tak, ale to będzie tak zwane, to będzie się ślizgało w waszym życiu. Wiecie? Bo tak naprawdę to namaszczenie, ono musi mieć na czym spocząć. To, co mówił Tadziu, że ludzie nie chcą się uczyć, tak? Pamiętam Norberta. Zdawał prawo jazdy. Mówię do niego tak: uczysz się? Nie! Nie! Tu święty wszystko przypomni. Ja mówię: nic ci nie przypomni, bo nic nie umiesz. Nic ci Duch Święty nie przypomni, bo nic nie umiesz. W ogóle, żeby cokolwiek ci Duch Święty przypomniał, to w ogóle musisz cokolwiek wiedzieć. Jak wiecie, nasz syn oczywiście pisał już teraz poprawkę z języka angielskiego, ale byliśmy na wyjeździe. Ja mówię: Duch Święty, jak miał, podchodził do egzaminu, ja mówię: przypomnij mu wszystko, co wie. I przez chwilę w ogóle się odchnął, mówię: i nie, bo ja nie wiem, co on wie. Mówię: muszę iść dalej, bo ja potrzebuję cudu w tym temacie. W ogóle mówię: niech on napisze w ogóle, jak, tak jak mi się odpiecie. W ogóle nie, bo 4 lat uczył języka angielskiego. Wiecie, po prostu, po ogóle podstawowe, elementarne prawdy. Trzeba zacząć w nie wierzyć. Trzeba zacząć po prostu w te rzeczy wierzyć. Zobaczcie, Jezusa usługa to usługa pełna wolności. Jezus Chrystus jest tak naprawdę wystarczający. To, co ja mówiłam dzisiaj, wiecie, podczas uwielbienia. Jeśli naprawdę w Niego uwierzysz, jeśli uwierzysz w ogóle w Jego usługę, jeśli uwierzysz, że On naprawdę umarł i zmartwychwstał, że grób jest pusty, nie ma takiej opcji, chodził na terapię. Przepraszam. Nie ma tak. Nie podważam teraz terapii. Nie podważam, bo sama z wieloma z was coś prowadzę. Ja tego nie podważam.
ale chcę ci, to jest jakiś plan B, rozumiesz? Ale jest plan A, że Ewangelia Boża jest mocą Bożą. Ewangelia jest mocą Bożą dla każdego, kto w nią wierzy. Dla każdego, kto w nią wierzy. Artur kiedyś też zapytał w ogóle, jak w ogóle, jaki jesteś? Jezu, jestem taki, że martwi wstają z grobu, musi słyszeć. Taka jest posługa Jezusa. Taka jest posługa Jezusa. Jezus to nie jest pierdółka. Wiecie, w ogóle nie róbmy z tego czegoś takiego, że wiesz, oddałem moje życie Bogu, zawierzyłam moje życie Chrystusowi, ale dalej po prostu ja nie wiem, jak mam żyć. Rozumiecie? To jest jakiś kosmos. To jest po prostu jakiś kosmos. Wiecie, ja jestem fanem wewnętrznego dania, przygotowania się Bogu. Dajcie się przygotować Bogu. Spędzajcie z Bogiem czas. Wierzcie Jezusowi. Wierzcie tym prostym prawdom. Wiecie, i ku temu w ogóle człowiek najczęściej chce się zbuntować. Dlatego poprzednie nabożeństwo, które było 2 tygodnie temu, kiedy mówiłam na temat konsekwencji, w ogóle zebrałam swoje. Ile ja dostałam wrednych informacji. Jak tak możesz? Ty jesteś nieprzyjemna. Ty jesteś wredna. Jak można mówić w ogóle, Bóg taki nie jest? Ja wiem. A jaki jest Bóg? Bóg jest ładny. Ja mówię, a jest napisane, że nie miał postawy ani urody. Nie był ładny, nie był porządny, według porządku ludzkiego. Rozumiecie? Ale żeby być pewnym, żeby wiedzieć te rzeczy, że one naprawdę tak i amen, takie są, to trzeba znać Jezusa. To trzeba znać Jezusa. Kiedy będziesz Go naprawdę, kiedy będziesz naprawdę spędzał z Nim czas. A powiem Ci, kiedy tak naprawdę będzie się w Tobie rodziła wdzięczność. Wtedy, kiedy będziesz wierzył w proste rzeczy i będziesz otrzymywał odpowiedź, wtedy zobaczysz, wow, nie zawiódł mnie, tak jak powiedział. Wiesz, staniesz się fanem wzywania Jego imienia. Będziesz fanem wzywania Jego imienia. Wiecie, bo my nie potrzebujemy w ogóle nie wiadomo jakich rzeczy. My tego po prostu nie potrzebujemy. Chciałabym też jeszcze dzisiaj sprostować jedną rzecz na temat objawienia. Wiele osób z Was notorycznie szarpie takim słowem. Mam objawienie. Coś Ci chcę powiedzieć. Objawienie zmienia postawę. Kiedyś Jezus zapytał Piotra, a Ty, Piotrze, za kogo mnie uważasz? A Piotr odpowiada, Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego. Tak? Jezus do niego mówi, tak. Nie ciało i krew Ci to objawiło. Tak? Ale Ojciec, który jest w niebie. Rozumiecie? Prawdziwe objawienie, objawienie z Pisma, tak, to jest objawienie takie, które zmienia Twoją postawę. Ono zmienia Twoją postawę. Objawienie to nie jest coś, że coś do mnie przychodzi i ja natychmiast uwalniam tą informację. No w ogóle często jest tak, że w ogóle od razu się traci te rzeczy. Objawienie najpierw musisz pozwolić, aby zaczęło zmieniać Ciebie. W ogóle ja biorę to słowo, biorę objawienie, w ogóle nie wiem, w jakimkolwiek temacie. Powiem Wam o sobie. Jeździłam do Artura do więzienia ponad 10 lat, do różnych więzień. I potem, kiedy już się nawróciłam, kiedy też odwiedzałam go w więzieniu, już rzadziej, bo nie mogłam, mama go odwiedzała z Wiktorem, jak byłam współskarżona do sprawy, nie mogłam go odwiedzać. Ale zawsze w ogóle gdzieś więzienie było jakimś takim, wiecie, sentymentem dla mnie. W ogóle mówię, kurczę, w ogóle chyba chcę chodzić do więzienia, w ogóle chcę chodzić do więzienia, wiecie, w ogóle, no chcę, w ogóle uważam, że to jest w ogóle miejsce, w które ja chcę chodzić, w ogóle uważam, że Bóg mnie tam posyła, będę chodziła do więzienia. I dostaję takie słowo. Natomiast i Bóg do mnie mówi, ale pozwól, tak, aby to słowo popracowało w Tobie, pooglądaj się w tym. Pooglądaj się w tym i zobacz tak naprawdę, czy to nie jest jakiś w ogóle lewy impuls, tak? Bo gdzieś po prostu, wiesz, Twoja dusza w ogóle tam przebywała, jeździłaś do więzienia i tak dalej. W ogóle, wiesz, masz jakiś sentyment po prostu. Wiesz, masz sentyment. I wiecie, i ja tak sobie kilka lat chodzę sobie tak naprawdę w tym objawieniu, że kiedyś odpalę służbę więzienia. Rozumiecie? Niewielu osobom w ogóle to zdradzam. Jeżdżę na różne usługi. Zawsze jak jeździliśmy do kościołów, to zawsze gdzieś tam nam też organizowali służbę w więzieniu, tak?
Zawsze generalnie w ogóle i faceci mnie słuchali, nie miałam z tym żadnego problemu. Ale coś wam powiem, bo ja chodzę z tym 8 lat. Nie bój się chodzić z objawieniem. Nie bój się chodzić z objawieniem. I w ogóle jeśli masz objawienie, tak? A wszystko wskazuje na to, że jak gdyby różni ludzie próbują cię wybić z tego objawienia, tak? To trwaj w tym. Daj, aby ono po prostu się wie, żeby niech ono się porusza w ogóle z twoją duszą. Oglądaj się w tym. W zeszłym tygodniu byliśmy na widzeniu naszego przyjaciela, który ma dożywocie. W ogóle to było dla mnie takie, wiecie, przełamujące w ogóle spotkanie. Ja na tym spotkaniu, tak już na 100%, po prostu chyba zrozumiałam, że wiem, że wiem, że wiem, że w ogóle ja się muszę poszerzyć i że w ogóle więzienie jest miejscem tak dalszej mojej służby, że będę chodziła do więzienia. Wiecie, w ogóle wyszliśmy z tego widzenia, jesteśmy na tym w ogóle dziedzińcu, odwracam się na te 4 pawilony, w ogóle mówię, biorę to. Tak? W ogóle biorę to. Za 2 dni kończę 40 lat, w ogóle mówię, nie przerażają mnie te 4 pawilony. Biorę te pawilony, tak? I dopiero od tego momentu, kiedy moja dusza jest w stanie autentycznie, nie pod wpływem impulsu, powiedzieć, że ja w ogóle wiem, że to jest moje, ja mogę powiedzieć prawdziwie, mam objawienie! Ja mam objawienie! Nie lecę tam z dniem jutrzejszym. Co robię? Teraz zaczynam się o to modlić. Najpierw ja w tym sama osobiście chodziłam. Ja z tym chodziłam. Rozumiecie? Nikt o tym nie wiedział. Ja z tym chodziłam. Czego też nie robię? Nie szukam współpracowników do tego tematu. Rozumiesz? Ponieważ tam się nikt nie może znaleźć z przypadku. Nikt. Żadna służba nie może być z przypadku, kiedy pojechałam do tego człowieka po raz pierwszy i siedział na Enkach. To było 10 lat temu. 9. I on siedział w klatce, a ja pojechałam z takim pastorem za nim. I strażnik do nas mówi tak. Nie wolno się do niego zbliżać. No to mój brat. Więc się do niego zbliżyłem. On mnie złapał za użytle i mnie przyciągnął tam do kraty. Rozumiecie? Natychmiast interwencja. Natychmiast w ogóle strażnicy. Wiecie, on mi nic nie chciał zrobić. On siedział już tyle czasu na rękach, że on potrzebował być blisko mnie. Mówi, pomódź się szybko o mnie. Pomódź się szybko o mnie. Ja wtedy pomodliłam się o niego. On zaczął się modlić innymi językami. Ja natychmiast wiedziałam, mówię, ale w ogóle mówię, pierwszy raz usłyszałam takie w ogóle języki z takim autorytetem. Mówię, jest blisko z Bogiem, przebywa blisko z Bogiem. W ogóle mówię, ale jazda. Przyjeżdżam teraz do niego na te widzenie. Wiecie, w ogóle i on widzi w nas wzrost. Mówię, Agata, ty wtedy byłaś zupełnie innym człowiekiem. On widzi wzrost, tak? I kiedy ja widzę, tak? Kiedy my mu tam głosimy Ewangelię, on jest spragniony. To, co my mówimy, jest połączone w ogóle z jego wiarą, tak? Ja widzę, jak rzeczy wchodzą w niego jak w masło. To był dla mnie punkt w ogóle kulminacyjny. Ja mówię, wiem, że nadszedł czas tego objawienia, które lata temu Bóg włożył w moje serce. Pozwoliłam w ogóle, aby ono mnie opanowało. Rozumiecie? Ono mnie opanowało i dzisiaj wiem, że będę chodzić do więzienia, że chcę iść tam, gdzie Ewangelia, tak, będzie zwiastowana w znakach i cudach. Chcę iść do jeńców, chcę iść do więźniów. Rozumiecie? Powiedziałam do diabła, wyprowadzę jeńców z tego więzienia. Szmaciarzu. Kiedy on wyszedł do nas na te widzenie, my widzieliśmy głód w życiu tego człowieka. Dlatego nie dam się wkręcić, że Ewangelia nie działa. Że proste wzywanie imienia Pańskiego nie działa. Ponieważ on z nami siedział. A tu mu przez cały czas usługiwał. Ja robiłam różne inne rzeczy. Poszłam mu kupić paczkę. Wiecie, w ogóle chcę wam też nakreślić atmosferę, w jakiej ten człowiek w ogóle siedzi. Poszłam mu zrobić w ogóle paczkę. Rozumiecie? Artur z nim siedzi, gada, ja mu robię paczkę. Paczkę mogę tylko zrobić 6-kilową. Nie mogę przekroczyć nawet jednego deka, ponieważ paczka nie przejdzie. Zrobiłam mu proste jakieś w ogóle, wiesz, zakupy. Ta pani to wszystko liczy. A naprawdę mu zrobiłam proste rzeczy. Ona mówi, za dużo 3 kilo. Ja mówię, w ogóle, Boże, co ja mam mu wziąć?
w ogóle co mu wziąć? Co mu wziąć? Konserwy, czy czekolady, czy lizaka, czy płatki w ogóle owsiane? Co wziąć takiemu człowiekowi? Ale w ogóle widzę, że przed nim leży, wiecie, opakowanie tekturowe, w środku są frytki i są naleśniki, jest kotlet, tak, a on na to leje. On ma wklejone oczy w Artura, Artur do niego mówi słowo, tak, a on jest uwalniany. I to, co jest do niego mówione, jest połączone z jego wiarą. Ja widziałam, jak z niego demony wychodziły. On tylko robił tak, wiecie, natychmiast poddawał się Bogu. Odrzucił wszelki brud, tak, odrzucił wszelki bunt. I postanowił, że będzie ufać Jezusowi. Proste rzeczy do niego mówił Artur. Bardzo proste. Jest moc w imieniu Jezusa. On mówi, tu przychodzą do mnie ludzie, oni mnie nawkręcali, że w ogóle, żebym ja o diable tyle nie mówił. A we mnie rośnie przekonanie, tu musi być usługa pełnej Ewangelii. Tu musi być usługa pełnej Ewangelii. Tu nie może przychodzić ktoś, kto przychodzi w ogóle od czapy. Tu nie może przychodzić ktoś, dlatego że przyjdzie, żeby coś tam w ogóle, wiecie, odhaczyć w ogóle, że jest na Białęce jakaś w ogóle, wiecie, służba, tak? Wiecie, o co się teraz będę modliła, żeby te wszystkie służby padły. Żeby te wszystkie służby padły. A ja tam rozkręcę służby pełnej Ewangelii. Tak? I dopiero teraz jest czas, żebym zaczęła modlić się o kierownika, żebym zaczęła modlić się o dyrektora, żebym zaczęła modlić się o przychylność, żebym zaczęła modlić się o to, abym miała stałą przepustkę. Tak? Sama będę dobierała sobie współpracowników. Jakich? Takich, którzy mają objawienie, aby chodzić w to miejsce. Rozumiecie? Nie błądźmy w tych rzeczach. Nie błądźmy, bo czym więcej słyszymy słów porażek, mam objawienie, ale mi nie wyszło. To jest gówno, a nie objawienie. Przepraszam. Rozumiecie? Dopóki Ewangelia prawdziwa będzie głoszona, to cuda i znaki będą się po prostu manifestowały. A jak będzie głoszona lewizna, to nie liczmy na to, że ci, którzy są w świecie i jest im dobrze, że przyjdą do jakiejkolwiek mrzonki. Nie przyjdą. No po prostu nie przyjdą. Rozumiecie? Nie przyjdą. Chcę was zostawić dzisiaj z tymi w ogóle prostymi takimi rzeczami. Tak? Badajmy się. W ogóle badajmy się. Sprawdzajmy w ogóle nasze rzeczy. Kiedy mówisz, że w ogóle masz objawienie, ja tego nie podważam. Ale często, gęsto, to w ogóle jeszcze nie jest czas realizacji. Nie wycofuj się w ogóle z tego. Wierz. Wierz. Oglądaj się w ogóle w tym, rozumiecie? Po prostu się w tym oglądaj. Kiedyś mieliśmy taki przypadek. Było dwoje ludzi. I był facet i były dwie kobiety, przepraszam. Był facet i były dwie kobiety. I jedna z tych kobiet miała objawienie, że ten facet będzie jej mężem. I druga też. Ale jasna, on jest jeden, ona jest dwie. Jak ugryźć temat? I teraz pokazuje się tak, że tylko jedna z nich miała prawdziwe objawienie. Tylko jedna. Nigdy się z tego nie wycofała. Ja ją osobiście usługiwałam. Nigdy się z tego nie wycofała. I chcę wam coś powiedzieć. Między tamtą kobietą i tym mężczyzną, powiedzmy, że jutro miało dojść do ślubu. Wiecie, co się wydarzyło? Zerwała się. Ale ta, która prawdziwie wierzyła, ta, która autentycznie miała objawienie, po prostu, wiecie, dzisiaj on jest jej mężem. Ona się nigdy nie wycofała ze swojego objawienia, choć widziała zaproszenie na ślub do swojego męża jako gość. Czujesz klimat? Widziała zaproszenie na ślub do swojego męża jako gość. Wiecie, o co chodzi? Jest moc w prostych, elementarnych rzeczach. Nie komplikujmy tych spraw. Wiecie, że dosyć niedawno całym też kościołem modliliśmy się o moją sprawę. Dostałam wyrok zawieszenia. I 4000 do zapłaty. I nie zapłaciliśmy tego przez wakacje. I Artur do mnie mówi tak. Sprawdzałaś tam? Zapłaciłaś? Nie. Nie, więc już nie sprawdzałam, w ogóle nie płaciłam. Dzwoni do sądu, Artur dzwoni do sądu.
Myślę, kobietka ubiera i mówi tak. Artur pyta, dlaczego nie ma tego planu spłaty jeszcze, wiecie, i tak dalej, tak? Ta kobieta mówi, ale wyrok poszedł do sądu wyższej instancji. Prokurator, szmaciarz, w przeciągu, nie wiem, tygodnia czy dwóch, tak, tyle ile miał czasu, zaskarżył wyrok. Tak? I teraz co? Co można zrobić? Można się... Można spanikować. Tak? W ogóle nie podjęliśmy tego tematu. Tak? Wezwałam imienia pańskiego. Pojechaliśmy na Mazury, wracamy. Wyrok leży na biurku. 4000 do zapłaty. Sprawa zakończona. Sąd w wyższej instancji powstrzymał wyrok, taki o jaki się mówiliśmy. Rozumiecie? Nie może być inaczej. Kiedy będziesz wzywał imienia pańskiego, kiedy będziesz wierzył w proste, elementarne prawdy, nie ma takiej możliwości, tak, żeby moc płynąca z imienia Jezus nie podźwignęła twojego życia, gdziekolwiek jesteś. Jeśli widzisz w ogóle, że jesteś jeszcze jeńcem, to też się tego nie wstydź. Pozwól, aby w ogóle namaszczenie, które jest na Jezusie, aby dotknęło w ogóle twojego życia. Jeśli nie wiesz, od czego masz zacząć, jeśli być może pewne nauczania są dla ciebie skomplikowane, jeśli zrobił ci się mętlik w głowie, od czego zacząć, tutaj to, nie wiem, iść na terapię, iść na konsultację, uwielbiać, pogadać, zwierzyć się, w ogóle złapać ze spowiednika, w ogóle mentora, zacznij wzywać imienia Pańskiego. Zacznij wzywać imienia Pańskiego. Tak jak tutaj stoję, gwarantuję ci, że masz sukces. Jeśli tylko będzie to połączone z twoją wiarą. Amen. Amen.